Witam, dzień dobry, pozdrawiam z tego szklanego ekranu, kochani. Zobaczcie, jaki sobie dzisiaj wystrój zrobiłem. Taki sobie wymarzyłem. I po prostu jadę sobie bus klasą dzisiaj, tak. Jadę sobie autobusem. Mówię, dosyć kurwa samochodu, dosyć piechoty. Chciałbym poprzebywać troszeczkę między ludźmi. Między ludźmi, jak się okazało, podjechał kurwa autobus. Na złość kurwa pusty. Jak tu być między ludźmi, kiedy autobus jest pusty? Dobra, kochani, słuchajcie. Żeby nie było, wszystkim chciałbym życzyć miłego dzionka. O, proszę. Nie wiem, czy zobaczycie. Żabka, Szadłowice. Nie polecam, żenada, dramat. Dramat, dramat, dramat. Nie wiem, może jeszcze widać, o. Jakieś auto stoi koło przystanku na chodniku. Mi by wjebali mandat, pracownicy Żabki mogą. Co mogę wam powiedzieć? Ogólnie to z tego miejsca chciałbym was bardzo serdecznie pozdrowić. Życzyć wszystkiego dobrego. Miłego dzionka, miłego wieczoru, miłego popołudnia, wszystkiego. No, słuchajcie, kochani, jeśli mogę tak powiedzieć, to nasuwa mi się taka refleksja. Bo wiecie, o co chodzi w życiu? W życiu chodzi o to, żeby chłop był zdrowy, a kobieta robotę miała. Żartowałem. Oczywiście taki mam czarny humor. Raz przeklinam, raz nie przeklinam. Ktoś mi tam ostatnio zwrócił uwagę, kochani, że czemu ty tych wszystkich kurwa ludzi wyzywasz? Mówię, słuchaj, kolego, po pierwsze, to ja ludzi nie wyzywam, bo są osoby, są ludzie, którzy mnie znają i wiedzą, że ja bez podstaw nie wyzywam. A jeżeli miałbym wyzywać, to tylko tych, którzy mnie wkurwiają w jakimś stopniu i to tyle, kochani. No słuchajcie, co ja mogę wam powiedzieć? No, nie będę się tłumaczył z tego, kogo wyzywam, kurwa. Tak samo jak ktoś nie będzie się tłumaczył z tego, że robię mi kurwa dupę. Jeżeli ktoś mi robi dupę, to ja kogoś kurwa wyzywam. Tylko tyle, że ja nie wyzywam za plecami, tylko oficjalnie na kanale. Jest RODO, więc nie mogę jeszcze jak gdyby powiedzieć o personaliach danych osób. Ale to jest chwila, moment, bo może się okazać, że tu nie będzie nic do ukrycia i jak trzeba będzie, to pierdolne wszystko, kurwa, otworzę wszystkie karty, zrobię wszystko, postawię na jedną kartę i naprawdę za jednym zamachem mogę ośmieszyć tyle kurwa ludzi i tyle osób, że... Ale nie o to chodzi tak naprawdę, nie o to chodzi. Wy ludzie musicie zrozumieć, niektórzy hejterzy, do których zwracałem się w momencie, kiedy kurwa korzystałem z toalety, to było właśnie skierowane do hejterów. Zwróćcie uwagę, kochani, że ja nie wyzywam bez powodu, ja nie zaczynam filmów od kuchu, szypy. Nieważne, ustalmy jedno i ustalmy, kochani, ale napierdala mi ta Klara, się w ogóle kurwa skupić nie mogę. Słuchajcie, ustalmy jedno. Ja jestem taką osobą, że ci, co mnie znają, to wiedzą, że jak ja kurwa przechodzę i kogoś potrącę, to ja mówię, ktoś mnie potrąci, to ja mówię, kurwa, przepraszam, bo taki jestem. Ale jak mnie coś wkurwia, to też o tym powiem. I to właśnie tyczy się tych osób, wszystkich różnych, które mnie znają i tylko ja zawsze miałem coś do powiedzenia, bo cała reszta, kurwa, siedziała cicho, bo brakło odwagi, bo kolega, a nieładnie zwrócić uwagę, albo to, albo starsze, albo sram to, kurwa. Jeżeli mnie coś boli, to ja o tym, kurwa, powiem. Tyle, no i co ja mam wam kurwa powiedzieć? No, zobaczcie to, jakie to życie jest kurwa przekorne. Ostatnio jeździłem samochodem, dzisiaj muszę jechać kurwa autobusem. Ale powiem wam szczerze, że ma to swoje plusy. Jakie plusy? Można by powiedzieć, żadne plusy, no bo kurwa nikt nie lubi jeździć autobusami, ocierać się o spocony. Słuchajcie, ludzie, kurwa, zobaczcie to. O jakie my ocieranie mówimy, kurwa? Ja siedzę sam, kurwa. Siedzę sam, nikogo tu nie ma. Jadę sobie normalnie, kurwa, siedzę sobie jak król na imieninach. Na
na tym fotelu i tyle, no. I jak ktoś mi nie mówi, że jeżdżenie komunikacją miejską czy podmiejską jest jakoś kurwa niewygodne. Słuchajcie, ostatnio się jeszcze też trafiło takie jakieś dziwne zapytanie. Czemu masz taką zaniedbaną brodę? Słuchajcie, bo kanał nazywa się Kawcio Broda. Nie łysy z brodą, tylko Kawcio Broda. A to, czy ona jest zadbana, czy nie zaniedbana, to po filmiku nie można tego stwierdzić. Jedyne, co mogę wam powiedzieć, kochani, to mogę wam powiedzieć tak, że ta broda jest bardzo zadbana, ponieważ jest gęsta, jest gruba. Włosów na głowie tak mocnych nie mam, jak mam brodę mocną. Także wiecie. A poza tym ma to swoje plusy. Zawsze jak jestem niegrzeczny, to Marzanka chwyta mnie za brodę i tak, do nóg, do stóp. No ale czym się dojdzie do stóp? To jest pępuszek, to tego. Normalnie, słowo na ly. Legancko. Tego. Nie no, kochani, dzisiaj mam po prostu jak gdyby taki dobry humor, nie mam złego dnia. W ogóle to rozmawiałem ostatnio ze znajomym i wiecie, co mi by doradził? Że ja w tych filmikach jestem mało energetyczny. Ale co ja mam kurwa zrobić? Przecież nie zrobię z siebie debila. Albo na przykład tak jak mi ktoś powiedział, bo mógłbyś być taki jak ten dziki trener, bo masz werwę. Ale ja nie będę krzyczał do ludzi, kurde, pieczone. Nie będę krzyczał do ludzi, nie będę dar mordy. No bo ja nie jestem dziki trener. On ma swój sposób bycia, on ma swój charakter, on ma swój kanał. I tyle, kochani. Ja nie będę nikogo podrabiał, nikogo naśladował. Ja mogę, jeżeli coś, to ja pokazuję siebie, taki jaki jestem i swoje wartości jakieś tam mam. Dlatego mówię jakieś, ponieważ jeden stwierdzi, a to takie wartości, to chuj nie wartości. Inny powie, a takie. I ile ludzi, tyle opinii. I prawda jest taka, kochani, że nie dogodzimy nikomu. Jakbyśmy się starali, jakbyśmy chcieli, kurwa, nie dogodzimy. No kurwa, dogodzimy pewnym osobom, a pewnym znowu będzie się wydawało, że robimy coś źle i to robimy coś pod nich. Gdzie tak naprawdę tak nie jest. No kurwa, no słuchajcie, no co mam wam powiedzieć. Miał być krótki, chwilowy filmik. Taki, że z Dubaju hrabia też jeździ autobusem. No słuchajcie, no. No słuchajcie, a propos brody. Do brody jestem umówiony 23. Wrzucę z tego filmik, bo jest to bardzo dobry fryzjer męski, jeśli chodzi o brodę, tak zwany barber. Myślę, że należy mu się reklama. A to, że broda póki co sobie rośnie, to niech ona sobie rośnie. Słuchajcie, kochani, kobiety też zapuszczają włosy, żeby sobie zrobić jakąś tam kurwa fajną fryzurę. No z krótkich nic nie ułożysz, prawda? Więc póki co może tak to wygląda, jak to wygląda, ale dajcie jej czas, niech ona urośnie. Kanał nazywa się Kawcio Broda i nie będzie zamknięty szybciutko czy nie szybciutko, tylko po prostu mam nadzieję, że ten kanał będzie rozwijał się jak moja broda. Czyli szybko. Tak naprawdę broda ma rok, kurwa, my. Co mogę wam powiedzieć? Mega spokojnie dzisiaj, mega ładnie, zobaczcie, kochani. Mega ślicznie. Mega ładnie, dzieciaczki wychodzą ze szkół. O, ludzie spacerują, ludzie chodzą. No i fajnie, że chodzą, no kurwa, no nie będziemy siedzieć kurwa w chacie jak takie downy. Tego, co mogę wam powiedzieć. Jadę dalej. Tej, a wiecie, że nie kupiłem biletu? No nie kupiłem. Ej, a ja wam powiem dlaczego. Nie, że jestem chytry, tylko słuchajcie to. Kierowca nie miał paragonów. Nie mógł wydrukować. I mówi, ale pan ma szczęście. Mówi, jak mi się zdarzy, że muszę zmienić rolkę w kasie, to po prostu nie stoję, tylko każę takiemu pasażerowi iść sobie usiąść i on wtedy jedzie za darmo. Słuchajcie, i to jest kurwa ludzkie podejście, bo nie może być tak, że komuś kurwa zabrakło taśmy, ten ktoś będzie
jak gdyby stał i czekał, aż wymieni taśmę, a kurwa przystanków jest kilka, warunki na drogach nieciekawe. Także no, ja wam powiem, że chłop okazał się kurwa mega jakąś tam błyskotliwością, zaproponował, żebym ten przejazd miał za darmo. Tyle. Także jeżeli można coś robić dobrego, to można i róbmy, kochani, róbmy, pomagajmy. To nic nie oczywiście, jeżeli chodzi o pomaganie w miarę naszych możliwości, bo przepraszam, nie ukrywajmy, żeby pomagać, to też trzeba mieć z czego, prawda? Także pomagajmy, jeżeli nie możemy finansowo, to chociaż fizycznie komuś coś pomóc, nie? Czy sąsiadce węgiel do piwnicy wrzucić, czy sąsiadowi kurwa szafę przenieść, nie wiem, kurwa, już sam jak mam do tych kurwa ludzi docierać, przecież to kurwa na tym YouTubie, to ja nie wiem, co ja mam robić, kurwa, ale obiecuję wam, że wymyślę coś, że mnie wyjebią z YouTuba. Nie, no żartuję, no słuchajcie, no nie wywalą mnie z tego YouTuba, no. Słuchajcie, są gorsi. Także co? Kochani, ja nie zajmuję wam czasu. Życzę wam wszystkiego dobrego. Wszystkiego. Przede wszystkim zdrówka, bo jak mamy zdrówko, to mamy wszystko. A jak nie mamy zdrówka, to nie mamy nic. Bo nawet nie wyjdziemy sobie, kurwa, do sklepu po antybiotyki. Więc druga sprawa jest taka, kochani. Nasuwa mi się taka sentencja, że w razie tej choroby i niemocy wyjścia z domu powinniśmy mieć kurwa przyjaciół, tacy, którzy nam te leki przyniosą, czy pomogą, czy zawiozą do lekarza. Nie oszukujmy się, dzisiaj o przyjaciół jest kurwa bardzo ciężko, więc tak naprawdę przyjaciele to mi się wydaje, że są, ale w chuj ciężko, nie? Ciężko. No nie wiem, no. Tyle, kurwa. Na dzisiaj. Szkoda, że jadę sam w autobusie. Bym z kimś, kurwa, zagadał. Bym mu się zapytał, czy chce wystąpić w jakimś, kurwa, YouTubie, czy nie. Ale tu nikt nie jeździ, kurwa. Sam jeżdżę, człowieku, kurwa. Jaja niemożliwe. Dobra, żegnam się, bo wysiadam. Na razie, hej.